jest przede wszystkim zawodnikiem sportów uderzanych. Wolę porządnie przepracować nad ten mój okres przygotowawczy i wiedzieć sam przed sobą, że jestem przygotowany do tej walki i nie szukać później żadnych wymówek. Nie jestem tutaj za szybkim nokautem, za szybkim skończeniem tej walki. Michał Blasko z czwartym zawodowym zwycięstwem MMA. Świetny timing, świetna praca nóg i konsekwentna praca. Ja wkładam zawsze serducho w to, co robię. Ja staram wychodzić się i robić to, co robię najlepiej, czyli walczyć. Dobrze pracuje Daszkę tym prawym kolanem, próbując stopować rywala. Będzie znów taka ogromna dynamika. Będzie szybkie tempo, będą mocne ciosy. Napaliłem na jeden nokautujący cios. Wiedziałem, że mnie na to stać, no ale już z nokautującym ciosem to jest tak, że trzeba na luzie do tego podejść, a nie na chama. W tej chwili Szydłowski myśli o tym tylko, aby ta walka nie zakończyła się przez poddanie. Będzie groźny, do ostatniego gongu. Marcin Schroeder w pierwszej rundzie przez techniczny knockout notuje swoje drugie zwycięstwo dla organizacji Fight Exclusive Night. Tu jest zawodnik niezwykle eksplozywny, niezwykle mocno bijący. Każde kopnięcie, każde uderzenie waży tonę. Podczas ostatniego pojedynku walczył tak, zadając każdy cios, jakby chciał swojemu rywalowi urwać głowę. A myślę, że to właśnie taki kickboxing na takim poziomie chcą fani oglądać.